zna, co to jest, to wie szkło. Ja zapalę ci, to już nie ma. Pan profesor mi pozwoli nam. Ja zrobię za niego. To proszę, panie profesor, proszę nie bać. Zrobimy. No my się nie boimy, Marek nie takie rzeczy robi. No. Ja nie wiem. To jest właśnie taki krem aromatyzujący, pielęgnujący. Będzie wiadomo, że za sprawą chlorofilu syropy lecznicze, mazidła. Poza tym roztwory do inhalacji. Najczęściej się daje takie olejki eteryczne, które mają właściwości przeciwbólowe i rozgrzewające. Dla odmiany. Ta kurkumina jest też dodawana do masła właśnie, żeby miał ładny kolorek, do niektórych margarin. Głębokość pomiaru na tym garadarze jest do 6 maksymalnie metrów. Teoretycznie, praktycznie wszystko zależy od... Dobra. Do przemysłu przy zastosowaniu bardzo elastycznych, jeśli chodzi o elastyczne i szybkie przeprogramowywanie, dzięki którym możemy oglądać później mikrostrukturę na mikroskopie do sprawdzania mikrostruktur. Zadaniem dzisiejszego ćwiczenia było takie pokazowe ćwiczenie polegające na niszczeniu żelu betowej belki obszektorium prostokątnym. Ręki, króliczki, obi, dopiero co wybudowane. Proszę Państwa, ja myślę, że nikt z Was nie życzyłby sobie, żeby jeść ziemniaka, który jest czarny, prawda? Dlatego taka ocena, zanim ziemniak trafi na nasze stoły do konsumpcji, jest dokładnie przebadany pod tym względem. Bo jak nie ma organizacji w krajobrazie, to mamy taki nieład artystyczny, jak ta rozlana plama, prawda? Herbaty, znaczy rozlana herbata w formie tej plamy. Trzeba by zrobić jakiś porządek w krajobrazie, bo wtedy się dobrze czujemy. Nazywam się Franciszek Tereszkiewicz, jestem tancerzem tej uczelni, czyli zajmuję się sprawami majątkowymi, finansowymi. To dzisiejsze spotkanie ma dwa cele. Jeden ważniejszy. Zaprosiliśmy tutaj Państwa po to, żeby przedstawić naszą uczelnię. Pracujemy już w regionie 12 lat i wiemy, że nie we wszystkich miejscach, nie we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych wiedzą Państwo o nas to, o czym chcielibyśmy Was poinformować. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszej prezentacji są problemy współczesnej energetyki. Obecnie komercyjnie dostępne mamy trzy technologie wytwarzania energii elektrycznej. Tą podstawową technologią to jest technologia konwencjonalna. Dlaczego?